Serca na nakrętki postawiono w każdym sołectwie gminy Turawa. Metalowe konstrukcje pomagają w zbiórkach plastikowych nakrętek, które później wymieniane są na pieniądze i przekazywane są na szczytny cel. Sołtysi wskazali nam miejsca, w których najchętniej będą te serca odwiedzane i każdy mieszkaniec sołectwa, każdy mieszkaniec gminy może pomagać, wrzucając te nakrętki do serca. Na pewno jest lepiej to tutaj przynieść niż to wyrzucić. To jest przede wszystkim, a ten plastik daje się przetworzyć, także na pewno będzie to szczytny taki cel dla mieszkańców i dla ludzi, którzy są potrzebni. Mieszkańcy sołectw od dłuższego czasu szukali miejsc, gdzie mogliby zbierać nakrętki. Ja sama zbierałam w domu i wielokrotnie się zastanawiałam, gdzie te nakrętki po prostu dać. I zawoziłam do pracy, gdzieś tam po drodze, jak się jechało do pracy, to wrzucałam. I stwierdziłam, no mamy na miejscu, na pewno jest wiele takich osób jak ja, które z przyzwyczajenia wrzucają te nakrętki gdzieś w jakieś miejsce i one w pewnym momencie zrobi się ich dużo, nie ma co z tym zrobić, tak? Tak więc jest to bardzo potrzebne. Widzę, że tutaj ten nasz pojemnik stoi niedługo, a już jest dosyć mocno zapełniony i również na marszałkach to samo się dzieje. Ludzie się bardzo cieszą, ponieważ wiedzą, że jakiś cel zbierania tych zakrętek jest dobry i to jest potrzebne, więc przekażemy to najbardziej potrzebującym. Pierwszym sołectwem, które postawiło serce z inicjatywy oddolnej, była Zawada. Tutaj mogę się pochwalić, że miesiąc w miesiąc praktycznie opróżniamy to serce, także ludzie wrzucają te nakrętki. Mam nadzieję, że teraz na całej gminie te serca będą naprawdę pełne jak najczęściej. Współpracujemy z przedszkolem, także wspólnym takim naszym pomysłem, żeby było można tutaj w Paulinkę wspomóc tym, a myślę, że takich osób jest dużo. Serce w Zawadzie stoi już od kilku miesięcy w parku. Drugie, gminne, zostanie zlokalizowane przy szkole. Robimy sobie statystyki, także mieliśmy bodajże miesiąc temu opróżniane serce po raz piąty. No to już sporo tego się pojawia. Trochę się zbiera. Mamy też policzone mniej więcej kilogramy na nasze serce. Tutaj około 92 kilogramów nakrętek do naszego serca wchodzi. Sołectwa same decydują, na jaki cel zostaną przeznaczone nakrętki z metalowych konstrukcji. Wszystkie gminne serca kosztowały blisko 20 tysięcy złotych.